talent. Co za talent. Na 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 na. I już teraz razem ze mną jest mała, wielka gwiazda z numerem 15. Jak masz na imię? Natalka. Natalia, ile masz lat? 10. Dyszka, to już dwucyfrówka w takim razie. Co dzisiaj zaprezentujesz? Zaprezentuję śpiewanie. Będziesz śpiewać. Co zaśpiewasz? Kaktusa. Kaktus? A to jest ta piosenka, którą kojarzę, coś tam, co... Jak to leciało? Przypomnij. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Na, 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 na. Rozgrzewałaś się? No, tak. Jak długo się przygotowywałaś do tego występu? No, nie wiem, 4 dni. 4 dni tylko? Ojejku, ale jesteś gotowa? Tak. Rozgrzana, gotowa, zestresowana trochę czy nie zupełnie? Troszeczkę, bo to jest mój pierwszy występ. No to w takim razie musimy się odstresować. Słuchaj, ja znam taki super sposób na odstresowanie. To się nazywa taniec kolana. Wiesz? Nie. I to masz kolano i ruszasz kolanem. Ruszasz kolanem jednym i ruszasz kolanem drugim i tak coraz niżej. I wjeżdżamy kolanami i to podobno odstresowuje całego człowieka. Zadziałało? No trochę. No trochę działa. Będziemy próbować jeszcze nieraz. No to w takim razie zapraszam cię na scenę. Piąteczka. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, księżniczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalko, witamy się serdecznie. Dzień dobry. Czy staniesz na środeczku? No tak. Proszę bardzo. Kochanie, co nam zaśpiewasz? Zaśpiewam wam piosenkę Kaktus. Kaktus? Mhm. Świetny tytuł w ogóle, bardzo proszę. To pod kolor mam dzisiaj. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzie czemu, wyrósł i rośnie od lat. Nie mam, nie spada, tu boję się. I myśli szum, 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 gdy słyszę tum, tum, tum. Rozumie mało, ma pani czytana. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, 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 za buchu świs, świs, świs. Oddechu nierównego, cichy pokot. Po stępnym uderzeniu zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę z piętaku, nie boję się zła źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, 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 gdy słyszę tum, tum, tum. Rozumiem, mało ma pani czytana. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, 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 za buchu świs, 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 oddechu nierównego, cichy bokot. Kochanie, Natalko, czy nie za trudna piosenka troszeczkę dla no, ciebie? No troszeczkę. Troszeczkę, no. Ale druga część już była lepsza, nie? Na pewno, na pewno. Szkoda, że nie zagrałaś czegoś, nie zaśpiewałaś czegoś z repertuaru bardziej dziecięcego, wiesz? Tak mi się... Chociaż? Nie, niekoniecznie? Nie? Ja to denerwuję czasami, jak dzieci śpiewają po prostu dla dzieci. Tak mówisz? Ale no, to było trudne. No odważnie, to było bardzo odważnie, bardzo odważny trudny występ, kawałek. Dużo stresu, ale fajnie, przyjemnie. Tak. Natalka, a to jeszcze jest chyba, to jeszcze chyba nie ten moment. Tak to widzę. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze chyba za wcześnie. Chodź. Ale zbieraj doświadczenie, występuj jak najwięcej. Może zapraszamy za rok. Co ty na to? Dobrze. Dziękujemy ci Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy, wielkie brawa. Dobrego, brawa dla Dziękuję, ciebie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. I patrzymy, czy już Natalka wychodzi? Jest numer 15. No i jak wrażenia, jak emocje? No, niestety nie. No niestety nie, ale ty co czujesz po występie? No, odważyłam się chociaż. No odważyłaś się, to była trudna piosenka, ogromna scena, światła, reflektory, no i publiczność, jury. No. Jesteś zadowolona z występu, tak ogólnie rzecz biorąc? No tak. Za rok przyjedziesz? Tak. No i to nam się podoba, zatem trzymamy kciuki już teraz za Natalkę i za przyszły rok. Co za talent! Co za talent! Co za talent! Na, 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 na!